Ciekawe, kto to puka. Halo, kto tam? Ojca, proszę otworzyć. Cóż tu mamy? Co za bzdura. Chwila, jeszcze coś jest w tej kopercie. Nie! Nie dam się omamić, nie dam się przekupić. Będę dalej kręcić filmiki. Słyszycie to? Będę dalej kręcić filmiki wy z YouTube'a. Nie poddam się. Czas na film. Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek. Jako że wstęp już wskazał na to, że mam coraz mniej pomysłów na filmiki, to prędzej czy później może zrezygnuję, aczkolwiek nie zrezygnuję z YouTube'a, oczywiście, że nie. Będę kręcić filmiki, jak tylko będę mieć pomysły, nie dam się przekupić YouTube'owi, nie zapłaci mi. Chociaż w sumie nikt nie mówił, że mam odsyłać im te pieniądze, co mi dali. No cóż, ale wracamy do odcinka. Dzisiaj kolejny odcinek praktyczny. Ledwo kto zna kufer centralny iCase. Kufer motocyklowy, go naprawdę, że motocyklowy. Kufer centralny do jednośladów typu motorower, skuter, ponieważ do większych pojazdów on się raczej nie nadaje. Jest to kufer stworzony dla raczej małych pojemności, ponieważ płyta nie ma żadnych gumek amortyzacyjnych. Jest dziadowa, cały kufer się trzepocze, trzęsie, lata i tak dalej. To będę robić później. Najpierw postanowiłem ozdobić trochę ten kufer. Jak? Otóż kupiłem pas skórzany zakładany na bak, zbiornik paliwa motocyklu, i postanowiłem, że go jakoś przymocuję do kufra, ponieważ muszę zacząć nim jeździć ostatnio na bieżąco, a nie lubię, bo brzydki jest. To jeżeli ozdobię go takim pasem, teoretycznie będzie bardziej estetyczny, będzie mniej gryzł w oczy, przynajmniej mnie, mimo że jest za mną, to i tak mnie gryzie w oczy, bo jak jadę i patrzę w lusterku, czy się jeszcze nie urwał, no to tak fajnie by było, jakby jakoś tam wyglądał, tak? No oczywiście ogólnie miałem pomysł taki, może po prostu schowam swoją twarz i zacznę wam to pokazywać, bo moja twarz niezbyt ciekawa jest. Otóż tak, miałem pomysł, żeby przymocować ten pas po środku całej długości, tak? Pędzelkami oczywiście w stronę wiatru, jak leci sobie. I miałem dalsze pomysły, oczywiście wziąłem przy sobą wszystkie narzędzia, dziurkacz do skóry, gumy ładunkowe, a to akurat niepotrzebne, nożyce krawieckie nadają się do cięcia cienkiej skóry skórzanej, obcęgi do przeciągania igły, no też się mogą przydać. Gruba nić, nie wiem jak ona się nazywa, ale no jest gruba i fajnie się nią szyje skórę. To jest fabryczny pasek skórzany, który był razem z tym pasem na zbiornik pala. Strasznie dziadowy. Strasznie taki miękki, rozciągliwy, także nie zastosuję go, ponieważ mi się wydaje, że jest strasznie dziadowy. Poza tym widać, że już to taki jakiś taki zaśniedziały się zrobił dziadowy. Dziabak do skóry. Tym się przebija skórę, jeżeli się nie chce dziurkować dziurkaczem. Podkładka, oczywiście bez podkładki nie ma roboty. Trzeba na czymś to robić. Czy ktoś idzie? Nieważne. I duperele. I właśnie tutaj miałem od groma tego, ponieważ miałem taki pomysł, że... Aha, już mi coś spadło. Że jeżeli nałożę to... O kuźwa, gdzie mi ten dziurka spadł? Dobra. Jeżeli nałożę pas i będzie on nałożony, miałem pomysł, żeby trochę utrudnić sobie życie. I wziąłem już, nawet przygotowałem uprzednio wszystko. Ja stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu, bo oszpecę ten kufer bardziej niż powinien. I z cyklu jak dołożyć 100 zł do kufra, żeby wyglądał lepiej, to po prostu najlepiej było po prostu sprzedać ten kufer i kupić za 100 zł droższy, lepszy. Miałem pomysł,
że doszyję do tego pasa jeszcze taki pasek na klamerce. Klamerka będzie wisieć niżej. Tutaj ta klamerka będzie się łapać właśnie o to, jak tutaj jest. Z drugiej strony będzie ta klamerka, którą tutaj przykładowo dałem znowu. Te paski będą szły sobie w obie strony o w ten sposób i będą się trzymały tutaj po bokach, gdzie już nie ma obudowy zamka, całego mechanizmu. I w ten sposób, to jakby było tylko bardziej tak precyzyjnie, to wam zobrazuję, żeby skóra była ta właściwa na wierzchu zawsze, to w taką literę A by to było ułożone. Tutaj spięte nitami. Następnie to wszystko było połączone w ten sposób i było zszyte. Aczkolwiek stwierdziłem, idąc tutaj i kręcąc, przygotowując się do kręcenia filmiku, że nie ma to sensu, że strasznie to brzydko wyjdzie. Dlatego postanowiłem, że na chwilę obecną tylko przynituję to. Oczywiście przynituję. Mam nity. Mam wrażenie, mam ochotę przepuścić te nity po prostu tutaj przez te elementy, żeby nie bawić się dziurkowanie skóry, żeby jej nie uszkodzić. Mogę to zrobić właśnie tu i na przykład tutaj wyżej. Może kamerę podniosę. Tu i tutaj wyżej. Po środku nie wiem, czy będzie taka konieczność. Aczkolwiek z drugiej strony, gdzie mamy tutaj, opatrzcie, jaki gówniany kufer. Tutaj jakie ma rozejście. Tędy woda wchodzi. Nie. Ale z drugiej strony jest otwór, którędy może to parować. O. Tutaj, jeżeli wszystko sobie domierzymy i będzie po środeczku, tutaj mam zamiar gdzieś zrobić dziurę już taką prawilną dziurkaczem, albo tym dziabakiem, albo tym dziurkaczem, dziurkaczem. Tutaj wstawić nit. Możliwe, że dwa tutaj gdzieś na krańcu, albo i nawet nie. Ponieważ mam taki pomysł, że jako tutaj zostaje kawałek paska, zrobić tak, że ten pasek będzie przynitowany tutaj i gdy kufer jest zamknięty, jest to tak na sztywno. A jeżeli otworzy się kufer, to nie tak, że będę jeździć to mi to telepocze, tylko tutaj będzie tak. Zademonstruję to wam w sposób nieudolny. Otwierając kufer, to będzie trzymało się w miejscu, a reszta się podniesie. I to nie będzie się telepało, a przy okazji, w razie gdyby miało awaryjnie dojść do katapultacji wieka, to ten pasek będzie to wieko trzymać. Teoretycznie też powinno to wieko ulec dociążeniu, dzięki czemu nie będzie aż tak trzepotało, no bo powiedzmy sobie szczerze, za kufer za 300 zł, czy ile za niego dałem, jest powystawowy, aczkolwiek to nie znaczy, że ma być taki gówniany, mieć taką szczelinę już fabrycznie. Najlepsze jest to, że to jest niemiecka jakość, to jest niemiecki kufer iCase 30 litrów chyba, czy tam 50, nie ma znaczenia, bo dopuszczalna masa pewnie to jest 50 gram, czyli tyle, ile więcej niż waży ten pas. Także nie owijając bawełnę, odkładam wszystkie świeci, które tutaj zebrałem. Bierzemy się do nagrywania filmiku. Pokażę wam, od czego zacząć. Przechodzimy do miejsca pracy, czyli do podłogi. Tam najlepiej się pracuje. Oczywistym jest fakt, że czegoś zapomniałem. Chociaż może nie. Także tak, oczywiście oprócz jeszcze nitów, tak to się nazywa nit, mam podkładki metalowe z gumowym kołnierzem. Po włożeniu nita będzie uszczelnienie po zaciśnięciu. Kuźwa, wiedziałem, nitownicy, nie wziąłem szlagby. To dobra, zaraz wracam. No dobra, nitownica się znalazła. Już myślałem, że zginęła. I musiałbym jechać po kolejną. Także tak, nitownica jest. Wiertła są. Jest wiertarko, wkrętarka. Przyjmijmy, że to jest wkrętarka, bo do wiercenia to ona się raczej nie nadaje. Wiem, bo spoiler, w oplutym wierciłem, znaczy otwory na szlak. Dobra, dobrze, że tego w kadrze nie było. Chyba tego nie widać, mam nadzieję. Dobra, działa. Tak, wkręty się rozsypały, bo ta repka była pod wkrętarką. Czy tu są jakieś wiertła? Nie. Oczywiście powinniśmy zacząć od początku. Nie wziąłem ołówka, żeby znaczyć. Bo na szczęście jakiś jest w pobliżu. Dobra, mamy ołówek, mamy wiertarkę. Musimy wziąć nita, musimy sobie dobrać rozmiar wiertła. Nie będzie to łatwe, ponieważ jestem w posiadaniu multum
ogromnej ilości wierteł, aczkolwiek żadne do niczego nie pasuje. Dobra, to jest wiertło minimalnie większe. Dobra, żeby nie przedłużać, po prostu je zamontujmy. Przejdźmy do rzeczy ważniejszych. Fajnie było, jakbym cały ten filmik nakręcił bez cięć. Aczkolwiek to niemożliwe, bo już parę cięć zrobię. Na przykład na początku kręcąc intro, wstęp tak zwany. Mówmy po polsku, jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku. Zeszycik się przyda. Kurde, strasznie mały. No dobra, rozłóżmy go. O, dużo to nie da, aczkolwiek, dobra. No to teraz tak. Kurde, strasznie się mało kadru zrobiło. Dobra, czy da się to podnieść? Opa. O. Od czego oczywiście zaczniemy? Muszę wyciągnąć łówek spod kufra. Zaczniemy od wstępnego pozycjonowania pasa. Musi być po środku, chociaż niekoniecznie fajnie te rysy zasłonię. Musimy go upozycjonować w pozycji środkowej. W tej sytuacji nie ma znaczenia, czy kufer otwarty, czy zamknięty. Tak naprawdę sobie ustabilizujemy to wszystko. I teoretycznie, dzięki temu, że tu są otwory, będzie można to jakoś wycyrklować. Jeżeli uda mi się przepchnąć ołówek przez środek. Utrzymałem to w miarę poziomie. O! Machnę kreskę. Na końcu kreski będzie punkt wiercenia. O! Taha. Nic nie widać. Dobra. Inny pomysł. Weźmy nita. Spróbujmy poskrobać po powierzchni. Coś widać? O! Z tamtej strony widać. Z tej strony muszę się bardziej postarać. Dobra. Ostrożnie, żeby nie połamać kufra. I tak jest w strasznie dziadowym stanie, ale dobra. No i no. Pierwsze dziury będą już przygotowane. Teraz przydałoby się to jakoś napunktować. W ogóle upewnić się, czy to jest prosto. Przyjmijmy, że jest prosto. Teraz tak, nawiercimy sobie otwory. Ciężko będzie. Przydałoby się to jakoś sensownie ustawić. Stabilnie. Na podstawce, żeby nie... O matko, oczywiście już się źle zamknął. Pozwólcie, że będę wiercić na dobrze zamkniętym kufrze, aby czasem coś nie pierdyknęło. No i co? Teraz bierzemy sobie wkrętarkę, miejscowimy to sobie wszystko. Pamiętajcie, jeżeli w dwie osoby macie problem, znaczy w jedną osobę macie problem z przewiercaniem, bo na przykład musicie jedną ręką trzymać, drugą ręką wiercić i nie możecie sobie jakoś przytrzymać całości, na przykład nawet mając gwoździa, pamiętajcie, że możecie wspomóc się nogą. Przytrzymam sobie nogą. I ładnie. No, także noga nie ucierpiała. Dziury są nałożone. Teraz trzeba sprawdzić, czy wszystko pasuje. Podejrzewam, że nie. W końcu to moja robota. Nie wiem, czy ostatecznie otworów nie powiększę. Tych na skórze oczywiście. No ale na razie to tylko przymiarki. Zobaczymy, czy wszystko ze sobą współgra. Nit wchodzi jeden, nit wchodzi drugi. Idealnie wszystko pasuje, proszę pana. Świetnie, po prostu świetnie. To była najprostsza część. Teraz, kontynuując, musimy otworzyć, zobaczyć, na ile wystaje nit. Okej.
Tak jak widzicie, trochę mam pecha. Ponieważ nawierciłem otwory w złym miejscu. I no po prostu kwestia tego, że trochę się wierciłem w zamek. Gdzie ja tą kamerą pokazuję? O! Także w tej sytuacji przyjmijmy, że tędy wilgoć nie będzie się dostawać, więc tutaj gumowych podkładek nie damy. Aczkolwiek, jako że z zewnątrz to wygląda przyzwoicie, to przystąpimy do nitowania. No, nitując już, przydałoby się po pierwsze dobrze to docisnąć, żeby to kurde nie latało. Zastanawiam się, czy po prostu nie zrobię tak, że podkładki dam od zewnątrz. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł, ponieważ może wtedy całość nie przejść. Na wylot oczywiście. Wsadzimy sobie tę gumową podkładeczkę pod spód. Zaraz spróbuję może jeszcze to czymś docisnąć, żeby ta skóra trochę się poddała. Oczywiście zróbmy to delikatnie, żeby nie uszkodzić niczego. Tutaj niby wchodzi. Aczkolwiek położenie może nie być aż tak kolorowo. Podejrzewam, że nie będzie przechodzić na wylot. I o dziwo, niby ten kufer taki dziadowy, niby taka tandeta. A kurde, nie przeszło. No dobra, prawdopodobnie tak zrobimy, aczkolwiek dajcie mi chwilę, rozwiercę trochę bardziej otwory. A więc tak, kufer już się prezentuje bardzo ładnie. Haha, dobry żart. Teraz właśnie się zastanowimy nad tym mocowaniem, czy mocować tylko tutaj, tak jak jest to widoczne, o, czy zamocować to bardziej z tyłu. Chociaż zastanawiam się, podejrzewam, że tutaj zrobię otwór, myśląc oczywiście o miejscu w sposób logiczny, jakoś na przykład tu przynituję i na przykład jeszcze gdzieś tu, bo tutaj wtedy cały pas będzie leżeć luzem, jeżeli tylko zapnę tu. Jeden nit może nie wytrzymać napięcia. Jeżeli gdzieś by to pierdyknął dyskretnie, nawet pod tymi paskami, to byłby dobry pomysł. No i jeszcze będą potrzebne wzmocnienia tu na początku, żeby pas się nie unosił. I to podejrzewam zrobimy przy użyciu wstępnie dziurkarcza, tego dziabaka. Najpierw zrobić to prosto, równo. Ustalić pozycję, przybić, przebić na wylot. Nie powinno być problemu. Zrobić odpowiednio większy otwór, żeby to dziursko przepuściło wiertło. Chociaż patrząc, wiertło nic, ale to jak się nie uda, to się rozdziurkuje dziurkaczem tym większym, a jak się uda, to wiertarką. Teraz trzeba to wyliniować po środku. Nie wiem, skrobnijmy jakoś, walnijmy czy coś, czy tu się da jakoś naznaczyć otwór. Opa, coś pękło. Jest zdziabnięcie, dobra. Czyli wiercimy. Tak, to jest najgorsze, bo trzeba zacząć, a zanim zaczniesz, ciężko trafić w pozycję. Jak zjedzie wiertło, to mamy przekichane, bo nic do siebie nie będzie pasować. Nogą już nie będę przytrzymywać. Zimno jest, nogę przewietrzę i będę chory. Co za bzdury medyczne, co nie? Nie chodź boso, bo się przeziemisz, bo od podłogi ciągnie. A według mnie to bzdura. Bo przecież to nie kwestia niskiej temperatury stóp.
to temperatura całego organizmu musi się opuścić, żeby doszło do osłabienia, które w dalszym etapie doprowadzi do przedostania się do organizmu elementów chorobotwórczych, które ostatecznie doprowadzą do choroby. Tak? Więc teoretycznie na upartego można chodzić w bosu, nawet w zimę przy minus 15, no kij tam odmrożenia, co nie? Ciekawe, czy to przejdzie. Aczkolwiek już prędzej chodzić w zimowych butach i boso, w tych zimowych butach, będzie miało większy sens, niż tak jak ludzie idą za tą głupią modą, która podobno wywodzi się... O! Ciekawe. Ten otwór nie przyszedł na wylot. Czyżby do środka wyszło? Tak jest. Tak. Patrząc od środka, widać, że strasznie krzywo ten otwór nawierciłem. No cóż, nikt tego nie widział. Także, no patrząc, jest trochę krzywo. Nie zwracajmy na to uwagi. Upewnijmy się, że wystaje to ustrojstwo wystarczająco do głęboko. Racja, wystaje. I jako, że wystaje, tym razem już spróbujemy podłożyć gumową podkładkę. Znaczy metalową, ale z gumą pod spodem. Wracając do tematu chodzenia boso. Tak, nie ma o czym mówić. To po prostu nie kwestia tego, że chodzisz boso, tylko niskiej temperatury i w ten sposób mówią, że od głowy też się przeziębisz, załóż czapkę, bo ci zimno będzie i się rozchorujesz, tak? Albo nie wychodź z mokrymi włosami. To tam już wiele kanałów naukowych to omawiało i mówili, że to nie kwestia niskiej temperatury i czegoś magicznego, co znajduje się na głowie, tylko po prostu tego, że wychłodzony organizm słabiej będzie sobie radził z organizmami, które są wcierają do naszego organizmu. Teraz sobie coś przytrzymać muszę. Po prostu organizm ochłodzony będzie słabiej walczył z chorobą, co doprowadzi w ostateczności do rozchorowania się. A przecież czy będzie się chodziło w zimowych butach do temperatury z minus 20, czy na przykład w trampkach, ale w grubych skarpetach narciarskich, no to na to samo prawie wyjdzie. Ups. Dobra, zacząłem zaciskać nita i teraz się zastanawiam, jak to naprawić. Czyli tutaj podkładka też nie da rady, się nie sprawdzi, także musimy kombinować dalej i wam pokażę, jak to naprawić. Bierzemy wiertarkę i wiercimy. Tak samo ta głupia moda przybyła z krajów ciepłych, gdzie zawsze jest ciepło. Czyli kostki na wierzchu, tak? Buty są, spodnie za krótkie specjalnie i oczywiście na wierzchu kostki. I wszyscy chodzą, już kobiety to pół biedy, da się to przeżyć, ale no część podobno męska też chodzi w damskich skarpetach, tak zwanych przeze mnie pedalskich, zamiast chodzić w normalnych, długich skarpetach. Bo co to za sens, jak facet kurna chodzi w skarpetach damskich, no. Jest po prostu według mnie głupie, niepoważne i wiadomo, no ktoś by mógł powiedzieć, ja nie jestem mężczyzną, czy coś tam, najkiej mogę nie być mężczyzną, aczkolwiek przynajmniej nie chodzę w pedalskich skarpetach. Po prostu założenie jest proste. Albo chodzisz w normalnych, długich skarpetach, takich do połowy łydki albo wyżej, żeby nie było widać golizny, albo chodzisz w ogóle bez skarpet i hartujesz stopy, żeby były wytrzymałe na wszystko, na obtarcie, na bąble, na kamienie w butach, tak?
A nie, jakieś pedalskie skarpeteczki, bo coś tam. Długie skarpety do samego kolana. Jakbym mógł, to o, to bym mógł chodzić w zakolanówkach, ale no to już przesada, bo to takie już kobiece bardziej. Kurde, bardziej zepsuję ten kufer niż go zrobię. No i dobra, w ten sposób mamy to już zamocowane. A pedalskie skarpety są pedalskie. Jakoś się to trzyma. Nie wiem na jak długo to starczy. Aczkolwiek teraz mamy dylemat i patrząc na łyżkę na przyszłość. Jeżeli robimy coś takiego, pamiętajcie, patrzcie też od środka, czy usztywnienia konstrukcyjne nie są po drodze wszystkiego tego, co robimy, bo może to negatywnie wpłynąć na naszą pracę. Dobra, to nie kombinując. Teraz tak, zrobię nity, to już nie musicie patrzeć na to. Zrobię tutaj nity i zobaczymy się w momencie, gdy weźmiemy się za nitowanie tego elementu i mam nadzieję, że tego nie schrzanie. Także zaraz wracam. To jak pracować na wkrętarce, która ma rozładowany akumulator. Normalnie dzień jak co dzień. Jak ta wkrętarka jest dziadowa. Oczywiście okazało się, że wziąłem za krótkie nity, więc całe moje umieszczanie gumowych podkładek spełzło na niczym. Dlatego brawo ja, a że już jest późna pora i wszystkie sklepy zamknięte, poza tymi, no wiadomo, sieciowymi typu Castorama, Leroy Merlin, to se mogę. Cooper Pink? Nie, na szczęście nie. A to by była strata? Najbardziej to rozwalała mnie ta część ludzi, płci męskich, bo tam znam skąd to kij, którzy mają buty. No, takich to większość ludzi nie nosi, takie moje klasyczne, co nie? Takie stare trampki w suwy, jak się miało za czasów podstawówki, zerówki czy przedszkola, tak? To faceci, którzy wyglądają, o, cała tutaj noga goła, nie widać skarpety, tak? O, boso. A tu się okazuje, przychodzi ten sam klient na przykład do sklepu godzinę później, ale już jest gorąco, siedzi w domu, odpoczywa, więc już się będzie zakładał butów pełnych, wiązał i w ogóle. Gdzie swoją drogą debile ludzie teraz ostatnio czasami nie wiążą butów, co jest paranoją. Są sznurówki, to je wiąż. Nie chcesz sznurować, to kupuj sobie buty tak jak te z gumką. Przychodzi w kroksach, oczywiście w butach szatana. I co? Skarpety damskie, czyli tylko zasłonięte są palce. Skarpeta idzie pod piętą, lekko łapie zapięte. Kuźwa, czysty pedał. Takie skarpety nosić to już naprawdę trzeba być jakimś... Już przepraszam za moje słownictwo, ale naprawdę trzeba być nieźle spedalonym, że wchodzić w takich skarpetach albo po prostu wychować się w rodzinie, w której same kobiety żyją. To jest skarpeta, długa. Patrzcie, podciągnąłem spodnie, skarpeta nadal jest, o, podciągnę ją, będzie do połowy łydy. O, to jest porządna skarpeta, taka garniturowa, gdzie zarzucisz nogę na nogę, to cała noga jest zakryta i nie pokazuje golizny, tej brzydkiej, owłosionej giry. No, może wróćmy do tematu kufra, co? Ty kurde lebele, znów trafiłem w te pierdzielone żebra montażowe, noż naprawdę. Takiego pecha mężu już naprawdę, o naprawdę, ja pierdzielę. Teraz zostało nam teoretycznie najtrudniejsze, aczkolwiek najłatwiejsze zadanie, ponieważ musimy, raczej ja muszę oczywiście, wy tylko patrzycie na moje beznadziejne podejście do tego tematu. Muszę to przejść w taki sposób, że jeżeli ja to przymocuję, to będzie się to trzymać. I nie może być za mocno napięte, chociaż patrząc mogłoby, bo wtedy kufer by się szybciej otwierał. Nie może być za luźne, żeby to nie odstawało jakoś głupio. Musi być w miarę dopasowane, dociśnięte. I zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naniesiemy nacięcia próbne. Widać coś? Widać, świetnie. Weźmiemy wiertarko, wkrętarkę. O ile jeszcze ma moc obliczeniową, żeby te kreski przewiercić. Aha, ma, jasne. Już to widzę. Jak ja już to widzę. Nawiercimy sobie jeden otwór. Patrząc, nie nadawałem tej baterii, odkąd robiłem biurko przerabiałem. No dobra, zobaczę, czy nie schrzaniłem. Mam nadzieję, że nie schrzaniłem.
nie będę kupować kolejnego dzielowego kufra, dołożę po prostu do kolejnego lepszego. Kupię nowy motor. Nie, kupię stary motor używany, ale z kuframi zostaje. Panie, kim nie motor? Ile pan chce za kufry? Tu jest dobrze. Tu już widzę, że jest źle. Przynajmniej takie mam wrażenie. Chyba dobre jest to moje wrażenie. Nie cieszę się z tego powodu. Opa. Nie jest źle. I teraz bądź mądry się zastanów, czy jest sens jeszcze drugie nity tu dawać, czy tylko zostawić te. Ciekawe, czy to się jakoś trzyma. Mógłbym to otworzyć teraz i zobaczyć. Ogólnie no to widać, że oczywiście ten pas poszedł w bok. Jest krzywo. Aczkolwiek wiadomo, to moja robota. Moja robota zawsze jest dziadowa. Otworzy się? Otworzył się. Oczywiście przestrzeni na nałożenie podkładek jak nie było, tak nie będzie. No dobra. Dokończymy temat. Stój, kamera w miejscu. Pamiętajcie o dobrym docisku. Jeżeli kufer się złamie podczas nitowania go, pamiętajcie, w instrukcji obsługi nie było zakazu nitowania kufra. Przeprowadźcie się do Stanów Zjednoczonych i oskarżcie firmę. Jak ten kufer pęknie. Jak ten kufer pęknie. Opa. Dobra. No dobra. Ostatecznie nie wyszło źle. Dobrze, że nie zrobiłem tego paska, który chciałem zrobić jeszcze, żeby to było domknięte. Nie, jeszcze wam przy okazji przelotem tam pokażę na filmiku, jak to wygląda na zamontowanym już Junaku, jak się prezentuje całościowo. Chyba jeszcze to przekonserwuję jakoś, może wezmę ten psikacz do konserwacji skóry. Nie, w skali trudności oczywiście to nie było trudne, kwestia przygotowania wszystkich rzeczy, gdzie większość oczywiście została niewykorzystana. Jeszcze mam jeden pomysł, ale podejrzewam, że nie będę ingerować w konstrukcję kufra, tylko po prostu nawiercę otwory w płycie podłogowej. Znaczy płycie podłogowej. W tej płycie... No matko, ale to brudne. Na przykład tu są cinkwajsy, żeby kufer nie przesuwał się do przodu, do tyłu, tak? To jest to. Ale tutaj, na przykład tu są plastiki. Tu nie ma gumek. Tylko tu są plastiki, plastiki, na których ten kufer trzepocze i delikatnie się podnosi podczas jazdy, przez robi pufufufufufu. I podejrzewam, że wezmę płytę, nawiercę w płycie gdzieś w podobnych miejscach otwory na takie fabryczne gumki, które można kupić do stelaży, do płyt pod kufry wymiennych i wtedy je umieszczę tak. Właśnie w tych otworach, które nawiercę, ale w płycie, dzięki czemu może kufer mniej będzie się trząść. Nadam mu nowe życie za 100 zł niecałe, ponieważ ten pas mnie kosztował 50 zł z dostawą, 65 zł, 15 zł takie gumki, zestaw 4 gumek do płyty od Givi chyba. Czyli 65 plus 15, 80 zł. Także no, plus paliwo, żeby dojechać do sklepu tam z częściami, bo tam kupiłem te gumki. No i cóż, gęby już swoje pokazać nie będę. Posprzątam tutaj i to by było na tyle. Do zobaczenia i cześć.